Teraz trochę rozjaśnić pod kopułą, wyklarować trochę to, co już częściowo każdy wie. Niektórzy z Was bardziej sobie zdają z tego sprawę, niektórzy w ogóle to prawdopodobnie nawet nie będą tego słuchać, bo ja dalej nie rozumiem, szczerze mówiąc, tak ogólnie patrzę na ten cały świat, jak można było dopuścić do takiego stanu, w jakim jesteśmy teraz na świecie. Do takiego zniewolenia. Bo zastanawia mnie, jak można być tak nieświadomym do tego stopnia, żeby nie widzieć takich oczywistych rzeczy, które omawiam. Przecież ta cywilizacja tak rażąco, oczywiście, jasno to widać, że kieruje się złymi wartościami. I widać, że to one powodują ten stan rzeczy, jaki mamy, te wszystkie problemy świata. To jest jasne i widoczne i oczywiste. Ale dalej większość ludzi myśli, że to nie jest główny problem, że trzeba zmienić jakąś ustawę, innego polityka na inne stanowisko umieścić, albo więcej zarabiać, albo jakąś nową technologię wprowadzić. Dalej ludzie nie widzą, że to wszystko, te wszystkie problemy wynikają z niemoralności ludzkiej, z tego, że kierujemy się złymi wartościami. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej było to bardziej oczywiste niż teraz. Po tym, jak to wszystko, co się działo parę lat temu, to większość ludzi już powinno mieć jasno wyklarowane, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim. W czym jest problem tak naprawdę na tym świecie. I powinno być to rażąco oczywiste, że chodzi o to, że ludzie po prostu, ludzkość jest niemoralnym gatunkiem i przez to mamy te problemy, które mamy. Dam taki przykład. Ja tutaj chciałem sobie rozbudować tą latankę. I gdyby nie przepisy, te chore, wszystkie, to ja bym zrobił to tak tanio i bez problemu i bym do takiego stanu ją rozbudował, że nikt by nie dowierzał, że można tak zajebisty dom zbudować, który się jeszcze będzie tobą opiekował przy okazji, zapewniał ci pewne potrzeby, tak tanio, że się da z odpadów wybudować. Ale nie mogę tego zrobić tanio, bo muszę pozałatwiać jakieś zgody, które kosztują, tak? Muszę pewnych materiałów użyć, które są przepisowe. Nie mogę pewnych odpadów używać, bo to będzie już nieprzepisowe, chociaż dalej te materiały byłyby jak najbardziej skuteczne, ekologiczne, tak? Bo nie wymagałyby produkcji nowych. Ale nie zostaną zaklasyfikowane jako niespełniające jakieś normy. Przez to bym musiał zapłacić dużo, o wiele więcej i też skuteczność spadnie takiego budynku. A ja bym chciał tutaj sobie zrobić budynek a la airship, bo takie są najbardziej skuteczne pod kątem zapewniania potrzeb człowieka i bycia ekologicznym, współgrania z naturalnymi żywiołami, elementami przyrody. I zrobiłbym to bardzo tanio, by mnie to kosztowało właściwie benzynę, żeby przywieźć materiały, bo robiłbym to z odpadów budowlanych. No i cement, tak, bym musiał kupić. W zasadzie trochę śrub, jakieś mocowań, może jakieś pojedyncze elementy dokupił, a resztę używane po taniości z drugiej ręki. I bym miał niezbyt ładną, ale bardzo funkcjonalną chatkę tutaj, która by mogła mnie utrzymać. Bym nie musiał płacić rachunków za nią. Jakby nie było tych chorych przepisów. I to byłaby zabawa budowa tego. Ale nie. My musimy płacić ogromną sumę pieniędzy za betonowy kwadrat, który nawet nie pełni tych funkcji, które omawiam. Nie opiekuje się tobą, tylko wszystko jest doprowadzane do niego i musisz za te media płacić, bo tam nie ma, że ci wodę uzdatnia z deszczówki albo z panela słonecznego czerpiesz prąd,
albo się pasywnie ogrzewa słonecznie, solarnie, albo że świeki same się utylizują przydomowe, ekologicznie. Nie ma takich rzeczy w normalnym, konwencjonalnym mieszkaniu oczywiście. I musimy płacić za to całe życie, brać jakieś cholerne, nie wiadomo, kredyty z nadmuchaną ceną sztucznie do ogromnych kwot, gdzie ja bez, jakby tu nie było przepisów żadnych, to na odpadach budowlanych bym zbudował mini willę, sporą chatę funkcjonalną za, nie wiem, 20 parę tysięcy, no bo bym miał materiały za darmo praktycznie z rozbiórek budowlanych, więc materiały odpadają. Wychodzi tylko na benzynę, jakieś mocowania, które też część bym z rozbiórek miał budowlanych. No cement, tak? Co tam jeszcze? Jakieś może szybę na wymiar, jakbym nie dostał z rozbiórki jakiejś odpowiedniego wymiaru szyby. Drewniane elementy może z rozbiórki też bym pewnych nie dostał. Także no nie wiem, ile bym wydał pieniędzy, ale no na pewno dużo wysiłku, żeby to pozwozić, posegregować te materiały, odpowiednio ich użyć z głową. Rury za darmo są też, bez problemu. Może jakieś zawory bym musiał zapłacić, tak, no panele na pewno za darmo nigdy nie oddam, może używane tanie jakieś. No w każdym razie za bardzo śmieszne pieniądze bym postawił chatę funkcjonalną, która by mi służyła całe życie praktycznie i by jeszcze się mną opiekowała, gdzie normalnie zwykły niewolnik płaci za mieszkanie pół swojego życia, za marne mieszkanie śmierdzące, betonowe, blokowisku zasranym. Jest zniewolony, upierdolony po uszy, uwiązany całkowicie, żeby tylko mieć podstawowe potrzeby. Typowa, całkowita niewola. Jak można było dopuścić do takiego stanu więzienia ogólnego światowego do takiego stopnia, że się praktycznie nie da z tego wyjść? To jest tak zawiłe więzienie. I ogólnie, że ludzie tego nie widzą, że to nie jest rażąco oczywiste, że tak mamy wyprane łby, znaczy ja nie mam, bo, ale ogólnie większość ma tak wyprane łby, że nie dostrzega tego nawet. Jeszcze tego broni, co najlepsze, albo najgorsze. I teraz ja, świadoma istota, muszę żyć w takim świecie, się męczyć razem z resztą debili, niemoralnych, śmieci. No bo jak to nazwać inaczej? Przecież ludzie to w większości to są niemoralne śmiecie. Mogę część z widzów obrażać, ale tak jest. Zasługują na to cierpienie, które mają. Tylko problem w tym, że są też tacy jak ja, którzy nie zasługują na to cierpienie. I muszą, podlegają tym chorym przepisom. I muszą też być zniewoleni. Bo jakaś mafia światowa o nazwie rząd światowy rządzi światem, czyli zło. Czyste zło, które się manifestuje w tej formie. Ten świat to jest więzienie, które zamienia się powoli w piekło. Ja się urodziłem tutaj bez mojego pozwolenia, bez mojej zgody. Zostałem tutaj wrzucony w to ciało i muszę się męczyć razem z resztą niemoralnych debili, którzy nie widzą oczywistych, rażących faktów, bo mają zamydlone oczy pieniążkami, mają dolary zamiast źrenic w oczach. Za co, za jakie grzechy? Urodziłem się na tak zjebanym świecie. Tego nie rozumiem, chciałbym to zrozumieć. Z jakiej paki? To jest niesprawiedliwe. Nawet nie wiem, za co ja tu odsiadkę mam, bo to jest więzienie. Tutaj nie można spełniać swoich marzeń, chyba że są związane z zarabianiem pieniędzy i oszukiwaniem ludzi, tak? No to wtedy sobie możesz spełnić swoje marzenia, jak jesteś niemoralny. Ale wtedy karmę sobie psujesz duchową i nie zasługujesz na lepsze wcielenie później. Jesteś bez końca, wcielasz się w takie coś, bo nagrzeszysz i nie zasługujesz na lepsze wcielenie i się odradzasz w takim gównie. Podejrzewam, że tak to działa, to by wtedy miało sens jakiś, przynajmniej byłoby to logiczne. Tylko że ja już tego nie robię, a nie chcę uczestniczyć w tym gównie. Obgaduję to właściwie. Chcę zrobić tak, żeby nawet uwolnić w miarę możliwości się od tego gówna i innych też. I w ogóle chciałbym, żeby ten świat był szczęśliwy, żeby to był raj, bo jest potencjał na raj na tym świecie. Ale to całkowicie myślenie trzeba zmienić i być moralnym, żeby do tego doszło w ogóle. A tego ludzie
nie reprezentują, nie mają tych wartości, więc jest niemożliwe, bo nie mają tych wartości po prostu. Więc przez to, że takie myślenie jest, jakie jest, no to jest to niemożliwe, żeby był raj. Ale tylko przez to myślenie zjebane. Więc ja już mam 40 lat, marzeń swoich nie spełniłem. Raczej nie spełnię, bo nie widzę takich możliwości. I zastanawiam się, po co żyję, skoro nie spełnię swoich marzeń, tak? Nie, że chcę się odjebać czy coś, nie, tylko mówię po prostu, że jaki jest sens takiego życia, gdzie nie ma radości, nie ma spełnienia marzeń. Nawet jak założysz rodzinę, to masz świadomość, że no, założyłeś rodzinę w więzieniu i będziemy musieli, twoje dzieci będą musiały zapierdalać całe życie po to, żeby żyć i zasilać to gówno, to zło, być bateryjką dla Belzebuba, nazwijmy, dla zła, tak? I po co to? Po co to w ogóle istnieje? Po cholerę to zło istnieje. Że to jest całkowicie niepotrzebne. Jeszcze żeby dało się to jakoś wyjść z tego. Ale nie, bo nawet nie mogę sobie zrobić tutaj reszipka, bo mi jakieś kurwy z linijką przyjdą, z przepisami i mi upierdolą zaraz. I będzie tyle z moich marzeń. Ze swoimi durnymi przepisami, przekłamanymi, które nie mają nic wspólnego z prawdą praktycznie. Ale co? Ale oni mają rację, bo co? Bo mają autorytet, tak? Mają dyplomy. Są wielce uczeni, szkoleni, tak? A prawda jest zupełnie inna, niż ich uczą, tak? Prawda jest taka, że są szkoleni po to, żeby trzymać niewolników w klatce. Strażnicy od niewolników. Są sami niewolnikami, którzy pilnują innych niewolników, żeby nie uciekli z klatki. Czyli najgorsze gówno, jakie może być, tak, z człowieka. Jak jest się niewolnikiem, który pilnuje innego niewolnika, żeby się nie wydostał z klatki. To jest najbardziej niskie, podłe, niemoralne. Wiadomo, że są różne stopnie. Można być bardziej w tym niemoralnym lub mniej. Zależy, jaką funkcję czynisz, ale no, najniższa pozycja w świetle prawa naturalnego, w oczach Boga jesteś śmieciem, nie zasługuje twoja dusza na żadne zbawienie, bo jesteś niewolnikiem, który pilnuje innych niewolników, żeby się nie wydostali i żeby zasilali zło, żeby byli bateryjką dla zła, które niszczy ten świat. I to jest prosta, oczywista, rażąca prawda. Ja tutaj wcale jakimś geniuszem nie jestem, że to mówię. Jest bardzo rażące to, bardzo prawdziwe i bardzo, bardzo proste to, co ja mówię. Oczywiste to jest. I to jest najśmieszniejsze, że prawda jest bardzo prosta. Nie jest wcale taka trudna do zrozumienia. To, co ja powiedziałem, jest bardzo łatwe do zrozumienia. Ja nie chcę uczestniczyć w tym systemie. Wyrzekam się go wręcz. Nie chcę tego. Nie chcę być niewolnikiem. Jestem wolną istotą boską. Nie mam zamiaru uczestniczyć w tym całym skurwiałym, złym, piekielnym projekcie, który tutaj zaistniał na tej planecie. Umywam od tego ręce. Tylko, że co ja mogę? Jak mi przyjdzie dalej jakiś urzędas, podpierdoli mnie, że jakichś przepisów nie spełnią ich chorych, a robię całkowicie dobre, moralne rzeczy, które są dobre dla środowiska, dobre dla świata. Ogólnie tworzą wolność i są zaczątkiem wręcz raju na tym świecie. Ale nie, taki kapuś pójdzie mi podpierdoli. Przyjdzie policja, czyli ci, co pilnują niewolników, a są sami niewolnikami, czyli najgorsze, niemoralne propozycja, tak? Najgorsza, niemoralna. Są gorsi jeszcze, tak? Są tacy, co jeszcze gorsze robią, rozkazy wykonują, ale chodzi o to, że ta pozycja jest najbardziej niemoralna. Bycie strażnikiem niewolników, kiedy samemu się jest niewolnikiem. Co może być bardziej upadlającego dla duszy? Służenie takim chyba. Nie mówię tu tylko o policji. O wszystkich wypełniaczach tych rozkazów złych. Oni czynią największe zło. Ci, co wypełniają najgorsze rozkazy, czynią najgorsze zło. Są sprawcami tego. Czynią to. Nawet ten, kto daje rozkaz, nie jest tak zły, jak ten, co wykonuje ten rozkaz. I co, przyjdzie mi taki, upierdoli mnie i po zawodach mam. I se mogę być wolną istotą. Tak. Nawet prawo naturalne mnie wtedy nie broni, no chyba, że moją duszę, nie wiem.
Ja się wyrzekam tej niewoli. Ja nie chcę brać w tym udziału, w tym skurwysyństwie, co tu się odbywa na tym świecie. Ten świat jest całkowicie popierdolony, pomylony. To wszystko zmierza do zagłady. Niszczymy środowisko. Moglibyśmy tu stworzyć raj na tej planecie. Mamy taki potencjał, ale nie. Kurwa, ludzkość zjebana zrobi z tego śmietnik, więzienie i piekło pierdolone. Taka jest ludzkość pierdolnięta. No co, nie mam racji? A że brzmi to jak brzmi fatalnie, to już inna kwestia. Z całego serca nienawidzę tego zła, co tu się odbywa. Szczerze mówiąc, nie ma prawa to mnie nawet dotyczyć to zło, bo ja nic złego nie robię praktycznie, więc pod kątem nawet naturalnego prawa to ścierwo nie ma prawa do mnie mieć dostępu aż takiego. No wiadomo, nie jestem świętoszkiem idealnym, też jakieś mini drobne grzeszki popełniam, ale to są małe, jak na przykład, nie wiem, zjem za dużo słodyczy, tak? No to też jest jakiś błąd z mojej strony, ale to dalej jest moralne, bo to ja sam siebie krzywdzę, nikogo innego nie krzywdzę w ten sposób. Mam nadzieję, że to całe skurwysyństwo kiedyś padnie. Życzę z całego serca, żeby to zło zostało zniszczone, żeby źli ludzie zapłacili za swoje grzechy, a dobrzy ludzie byli sprawiedliwie potraktowani przez tą karmę, prawo naturalne, żeby była sprawiedliwość. Życzę z całego serca sprawiedliwości.